Hej, cześć, siłanko, z tej strony Muzyka TV, witam was serdecznie na kolejnej reakcji na kanał, teraz Monday Waxy, pan i pani. Wpadło to chyba 2 dni temu na YouTube, mamy sobotę 18:54 w momencie nagrywania. Jednakże było dużo premier, dużo odcinków miałem poplanowanych, ale ciekawostka, ten kawałek, ostatnio robiłem stream z numerów widzów i na końcu nikt ktoś będzie sprawdził Waxy'ego nowego. Odpaliłem tak 20-30 sekund i mówię, to idzie na odcinek, bo generalnie jestem zajawiony takimi numerami, zaraz wam bardziej rozszerzę sytuację. I wiem, że też bardzo dużo osób jest underowych na tym kanale, więc czemu by od czasu do czasu nie zrobić reakcji na under? Wiem, że to lubicie, wiem, że zawsze lubiliście to oglądać, więc wjeżdżamy. Wiecie, no mój fanbase i osoby, które oglądają, troszkę się zmienił, bardziej w stronę mainstreamową, jednakże na przestrzeni czasu. Myślę, że dla każdego znajdzie się, dla każdego ciekawego oczywiście znajdzie się miejsce na kanale. Ja Waxy'ego znam, w sensie znam jego muzykę i od długiego czasu tak naprawdę śledzę. Wy, którzy nie siedzą w underze aż tak, mogą kojarzyć go pewnie z CBW Mixtape między innymi, bo tam z tego co pamiętam był na dwójce. I tyle, zostawcie suba, lajka i komentarz i lecimy z tym. Pan i pani by Monday Waxy, let's go. Czy ten pan i pani są sobie zakochani? Jest sample, nie wiem jak ta dupeczka się nazywa, która to śpiewa. Ania Wyszkoni chyba? Nie, nie wiem jak ona się nazywa, co śpiewa, że tam pan i pani są sobie zakochani. TBH, trochę na to wykładam jajco. Ale kojarzona oczywiście piosenka, tak? W popkulturze polskiej dużo osób pewnie kojarzy. Ten pan i pani są sobie zakochani. Ma dzisiaj dobry humor, widzowie. Czy ta pani tego pana zna? Wierzę, mam DM od jego pani. Jesteś zakochany w szari, która kosztuje drugs money. Ja jestem pijany gdzieś na plaży. Ja jestem pijany gdzieś na plaży. W ogóle Monday Waxy chyba pierwszy raz tego mordę pokazał na klipie, czy nie? Wydaje mi się, że nigdy nie widziałem jak wygląda. Zawsze był taki anonimowy i wygle, nie? A nie zbyt z niego ziomek, nie? Tak szczerze, z wygle, więc shoutout, ale co miałem powiedzieć? Ogólnie jara mnie samplowanie w rapie i w trapie, więc jakby jeśli ktoś to robi, to się jaram. A druga sprawa jest taka, że te wejście, low-key, daje mi vibe Netspenda, nie wiem czy też tak macie, ale jak on wchodzi, posłuchajcie, to jest taki low-key Netspend vibe, no? Patrz. Wierzę, mam DM od jego pani. Wiecie o co chodzi? Jesteś zakochany w szari, która kosztuje drugs money. Ja jestem pijany gdzieś na plaży. Ja jestem pijany gdzieś na plaży. I wpierdalam zapiekanki, patrzę w gwiazdy i nie mam się o co martwić. Jesteś zakochany w szari, która kosztuje drugs money. Co on nawija tutaj? Jesteś zakochany wy? Nie mam się o co martwić, ale jesteś zakochany w szari, która kosztuje drugs money. A, jesteś zakochany w szari, która kosztuje sex, drugs, money. Co? Wifi material, nie? I się naćpasz z nią i się poruchasz i będziesz miał pieniądze, bro, like, a tak serio to jebać punów. Do worka wszystkich. Mam się o co martwić, ale jesteś zakochany w szari, która kosztuje drugs money. Raz to być dziurami, filmiki z kotkami. Dobry loving znika wieczorami, snuje się nocami. Yeah. Tak między nami mała, nie szuka miłości, ale ty... W czym było między nami? A, ja pierdolę, jestem głupi, nie? Jest taki sound na TikToku, widzowie. To, że między nami kto kawie ta sexy mami. Ja mówię, skąd ja między nami kminie, nie? Wiecie o co chodzi? Na pewno kojarzycie, jak TikToka oglądacie. Tak mówiąc między nami... jak jest skąd między nami przez swear? Tak między nami mała, nie szuka miłości, ale ty też na... O, to jego dziewczyna, on pali szluga. Nie będziemy błagać, bo sobie jestem... Ja pierdolę na go olewa XD. Mała, nie szuka miłości, ale ty też przynajmniej nie będziemy błagać, bo sobie jestem też na koniec lata. Jak zniknę na koniec lata, ucieknę na koniec świata. Odpaliłaby szluga, miłość istnieje, nie? No widzowie, no more love, nie? No more love. No more love and no hard feelings, kurwysyny. Cut this shit off. Po sobie jestem też na koniec lata. Jak zniknę na koniec lata, ucieknę na koniec świata. Ale teraz to chcemy uciec z miasta. Aby sprawa była jasna, nie dlatego, że cię kocham laska. Tylko żeby pić alkohol i wstyrdalać ciastka. Tylko żeby... To głównie jest emocjonalne. Lowkey mam vibe. Wrócić do mojej byłej słońce, tak jakby to gówno czyni mnie emocjonalnym, nie? Bez kitu. Tego, że cię kocham laska. Tylko żeby pić alkohol i wstyrdalać ciastka. Tylko żeby w sumie to trochę randka. Jesteś ładna nawet jak masz blizny na nadgarstkach. Lubisz prawo wsiąść. Jesteś ładna nawet jak masz blizny na nadgarstkach. To jest real, dziewczyny. Nie uciekajcie w takie bardzo mocne i drastyczne rzeczy, jeśli chodzi o rozdzielenie swoich emocji, czy w jakiś sposób wykazanie ich. Nie tnijcie się.
nie tnijcie się. Mi kiedyś ktoś gadał z rodziny, że mają na kto, że się ciął, jak był młody. Ja mówię, what the fuck, kurwa, what the hell, co to odpierdalasz, nie? Wiem, że czasami emocje do tego prowadzą, ale stay low key. Bądźcie emocjami daleko, nie dawajcie im byle komu, jakby miejcie zawsze dystans do kogoś, aż traficie na taką osobę, której możecie wydać się z tych wszystkich emocji. Gorzej jak później mam złamie serce, to wtedy z kurwą, no ale you know, happens, no takie jest życie. Ogólnie ja polecam z nikim się nie wiązać, być kurwa sam ze samym sobą, rozwijać się i chuj, jebać miłość, kurwa, baj sobota. To trochę randka, jesteś ładna nawet jak masz pisny w nadgarstkach. Lewość prawą wsiadamy do kradzionego auta. Rozrubałem przednią szybę tak jak jakiś wandal. Strzeliłem ci w serce wandal, nie gram Valoranta. Strzelił dziś tam. Ale wers dojebany. Strzeliłem. Znowu nie wiem sparafrazować wersu. Czemu jestem taki przyjebany, no? Tak jak jakiś wandal. Strzeliłem ci w serce wandal, nie gram Valoranta. Strzeliłem ci w serce wandal, nie gram Valoranta. Jak ktoś nie wie, w Valorancie taka broń wandal. Taki odpowiednik kałacha z CS-a. Jeszcze samplowane dźwięki ze strzelania. Ogólnie Valorant jest strasznie ciepłą grą. I kto gra Valoranta, temu. Chciałem zrymować jakaś. Kto gra Valoranta, temu stary pakuje Rebelianta w pizdę. Byłem przed nią szybę, tak jak jakiś wandal. Strzeliłem ci w serce wandal, nie gram Valoranta. Strzelił dziś tam w serce amor, jest już piąta rano. Jesteś jak mój stróż, anioł, mogę pójść za nią. To jest jego dziewczynie, to jest jego dziewczyna czy nie? Jeśli tak, to życzę szczęścia, nie? Jesteś panią z DM-u, od refrenu jak Clyro. Nosisz białe, więc Westwood, chociaż dusz na czarno. Nostalgia harcy w moim sercu, masz swój place. Jestem LMB dla ciebie, zrobię LNG, bo... LMB? Co to znaczy? Jestem LMB dla ciebie. Ej, ale on jest, ej, w ogóle ten Monday Wax to jest bardziej młodzieżowy niż ja. Jestem w kurwie młodzieżowej, dużo skrótów tłumaczę LMB? Nostalgia harcy w moim sercu, masz swój place. Jestem LMB dla ciebie... Love no... Boyfriend? nie, co to jest LMB, tak szczerze. Nie będę walił chuja. Chcesz dusz na czarno. Nostalgia harcy w moim sercu, masz swój place. Jestem LMB dla ciebie, zrobię LNG, bo jesteś moją bae. Co ja w ogóle mówię? Jesteś z ulic, dobrze o tym wiesz. Smutne, ale nie wiem, czy on też. Nie wiem, czy on wie. Wie, że mam DM od jego pani. Jest. Ale kurwa plot twist, ty. Kocha ją LMB, LNG, skurwysynu, you know. KCM, MJ, kurwa, you know, kilometry nie istnieją. Kocham cię z kary pan życia, a nagle jest Hitler skurwysynem. Takiego plot twista to się nie spodziewałem. Dulis, dobrze o tym wiesz. Smutne, ale nie wiem, czy on też. Nie wiem, czy on wie. Wie, że mam DM od jego pani. Jesteś zakochany w szali, która go struck for me. Ja jestem pijany gdzieś na plaży. Ja jestem pijany gdzieś na plaży. I zwierdalam zapiekanki, patrzę w gwiazdy i nie mam się o co martwić, ale jesteś zakochany w szali, która... Refren Gołzik, ale fajny ten plot, to jest dużo fajnych wersów. Kurwa, taki full feeling ten kawałek. Że gdyby ten kawałek był wodą, to by nie wypełniał. Wiesz co chodzi? Stay hydrated, skurwysyny. Brak osób, struck for me. Rajs to być dziurami, filmiki z kotkami. Hobby loving, znika wieczorami, snuje się nocami. To jest tribute dla wszystkich złamanych serc, widzowie. Oczywiście na Spotify pewnie tego nie ma przez sample, tak domniewam. Może jest, kurwa, nie, może załatwił z tą, kurwa, dupeczką, co śpiewa. Co mogę powiedzieć o kawałku? Fajny plot twist, podoba mi się, fajne wersy, bardzo młodzieżowe. Nie wiem, czy nawet czy nie są nawet zbyt młodzieżowe jak na mnie, mimo że z tym młodzieżowym skurwielem. Bo LMB i LNG, nie wiem, co to znaczy, kurwa. Coś to pewnie Love No Bitches. O, LMB, Love No Bitches, LNG, Love No... Gays, czyli jest homofobem jeszcze Monday Wax do tego. No i tutaj nie wnikam. Każdy ma swoje tam prawa wyborcze itp. itd. Bardzo fajne, fajny sample. Daj mi netspenda mocno, mi ten refren daje zwrotki mniej, ale te wejście takie netspendowe dla mnie, nie wiem, taki low-key vibe odczułem. I no i widzicie, dobra muzyka się zawsze kurwa obroni. Monday Wax spulował nawet jakieś viewsy, widzę, 14 koła ma, więc wiecie o co chodzi. Ja widziałem kilka TikToku mi się przewinęło z tym numerem i... Chcę tylko powiedzieć dla każdego gracza, który robi dobrą i jakościową muzykę jak Waxi, że wystarczy chęci trochę więcej, a nie że tak, że rzucacie wasze kawałki na SoundCloud, mimo że są dobre, one się nigdy nie przebiją. Musiałby znaleźć was jakiś kurwa scout pierdolony, wiesz co, jakiś figo. A tak to ciężko, nie? Tak to ciężko. W sensie trzeba trochę dać od siebie. Fajny klip zapierdolił, wiesz co chodzi. Fajny numer zrobił, zajebał sobie branding wokół tego, zrobił sobie TikTok sounda i to poszło, wiesz co chodzi. Więc jakby bierzcie też to jako przykład, żeby, że jeśli robicie dobrą muzykę jakościową, ludzie to propsują i dobrze się z nią czujecie, możecie wyjść z tym z trenczy, wiesz co chodzi, like get of the trenches and shit, no one saying. Bardzo fajny kawałek, refren zajebisty na samplku, bardzo fajny plot, no fajny, kurwa, strasznie jakby taki full feeling kawałek, bardzo dużo we mnie emocji wzbudził, podobało mi się,
I jest to dużo lepsze niż dużo rzeczy mainstreamowych, które wychodzą, no ale to raczej jest, nie jest to odkrycie, skoro ja w tym underze siedzę od długo, to jakby zdaję sobie sprawę z tego, że underowe rzeczy są po prostu, kurwa, często dużo lepsze. Tyle, dajcie nam co myślicie o kawałku, dajcie nam co myślicie o reakcji, zostawcie wasz feedback w komentarzu, wielkie pozdro. Got it.